Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Aleksandra Jerzewska. Kontaktuję się w sprawie energii elektrycznej. Rozumiem, że mogę zająć chwilę, tak? Energii elektrycznej nie. Ale wie pani co, może ja po prostu powiem pokrótce, w jakiej sprawie dzwonię, dobrze? Tak, proszę. Więc w związku z tym, że pani przedłużyła ostatnią umowę z Orange, z naszą stałą klientką, my wpisaliśmy panią na listę klientów, którym przyznaliśmy rabat właśnie na energię elektryczną. Nie, nie, ja żadne... Jaki rabat na... A co mi tam pani znowu pokręciła? Oj, tą umowę zaraz pojadę zerwać. O co tu chodzi? Niech mi pani dokładnie powie, o co chodzi. No, chodzi o to właśnie, że my podpisaliśmy porozumienie z pani dystrybutorem energii elektrycznej i na mocy tej właśnie ja do pani dzwonię w sprawie rabatu na rachunki za energię elektryczną. Jezus Maria, w co mnie pani znowu wkręciła? O Boże, kochany. Nic pani nie wkręciła, no po prostu... No co mnie pani znowu robiła? Znowu te dwa rachunki płacić za energię? Chyba pani zwariowała. Nie o to chodzi. Chodzi o to tylko po prostu, że będzie przychodzić cały czas ten sam rachunek, prawda? Tylko po prostu obok będzie logo Orange też i dzwonimy tylko i wyłącznie do klientów Orange. No ale przecież pani mi wcześniej nic takiego nie mówiła. Oj, zaraz jedziemy z tym fantem. Ja pierdzielę, no niech panią szlak trafi. Jak można ludzi tak podstępem podejść? No ja myślałam, że my umowę że my przedłużamy umowę na telewizję i telefon i na to wszystko, a pani mi jeszcze jakąś energię, jakieś coś? Co mi tu pani kurdenol porobiła znowu? Nie, pani owszem przedłużyła tylko i wyłącznie umowę na usługi stacjonarne. Ja na razie tylko składam propozycję odnośnie tej energii. No niech mi tam pani nic już więcej nie grzebie, bo jakbyśmy pani coś ja zaraz pojadę, to wszystko wyjaśnię. No jasny piorun, no cholerne podstępne gnoje, ja ci...